W tej lekcji weźmiemy na tapet mega praktyczny norweski czasownik. O-tjene, czyli zarabiać. o tiene. Zanim zaczniemy, mam dla Was krótkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z norweskim, sprawdźcie naszą ofertę kursów grupowych online na poziomach A1 oraz A2. Link do zapisów znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Jak powiedzielibyście zarabiam? Jaj tiener. Jajener. Tu hündre kruner i timen znaczy 200 koron na godzinę. Tu Hyndre i timen. Powiedzcie. Zarabiam 200 koron na godzinę. Ję tjenir 200 króni i timen. i timen. A jak powiedzielibyście? Teraz zarabiam 200 koron na godzinę. No, tiener, jej, 200 kruner i timen. No, tiener, jej, 200 kruner i timen. Mam nadzieję, że pamiętaliście o czasowniku na drugim miejscu. Pamiętacie, jak po norwesku powiedzieć tylko? Pora. Powiedzcie,

znaczy ile wór myje powiedzcie ile zarabiasz na godzinę 150 koron wór myje tyenerdu itemen 150 wór myje Tienerdy i timen. 150 o krunir. I montn, znaczy na miesiąc. I montn. Powiedzcie, ile zarabiasz na miesiąc? Dwadzieścia tysięcy koron. Wur tiener du i monten. 25 tysiąc kroner. Wur du i monten. 25 tysiąc O got znaczy zarabiać dobrze. O tiene got. Jak zapytalibyście? Zarabiasz dobrze? Tiener du gott. Tiener du gott. Pamiętacie jak powiedzieć mój mąż? Mannen min. Powiedzcie, mój mąż zarabia bardzo dobrze. Mannen min väldigt. veltigot. Monnen min tienir Lege? To po norwesku lekarz lege Powiedzcie, mój mąż jest lekarzem. Zarabia bardzo dobrze. Mannen min är lege. Han tjener väldigt gott. Mannen min er lege. Han tjänar väldigt Got. Pamiętacie, jak powiedzieć więc? So powiedzcie, mój mąż jest lekarzem, więc zarabia bardzo dobrze. Mannen min er lege, so han tjener veldigott. Mannen min er lege, so han tjener veldigott. Podobają Ci się nasze lekcje? Zostaw suba. Śledź nas również na mediach społecznościowych, gdzie regularnie dodajemy materiały do nauki norweskiego.